wszystko tradycja ateistyczna teraz. Zapomnieli o wszystkim, ale odbudowują. Prawosławni, katolicy. Staramy się wszyscy iść do ludzi. Tylko brakuje nam świątyń, domów mieszkalnych, ale brakuje nam tak samo sal katechetycznych. Powiem wam jedno, że w samym Charkowie mamy 5 parafii teraz rzymskokatolickich na 2-milionowe miasto. Nie mamy w ogóle w katedrze sal katechetycznych. Uczymy się w metalowych barakach budowlanych. Przychodzą młodzież, dzieci, starsi i nikt nie narzeka, dlaczego moje dziecko czy mój wnuk się uczy w takich ciężkich warunkach. Bo chcą Boga, chcą prawd religijnych. I teraz staramy się właśnie wybudować dom tak samo w Charkowie, żeby kiedyś za parę lat ci ludzie się mogli spotkać jako prawdziwi chrześcijanie w warunkach nieurągających ludzkim, tutaj powiedzmy, warunkom życia. Staramy się być zawsze z ludem. I wszystko, cokolwiek czynimy, czynimy dzięki temu, że ludzie nam pomagają na Zachodzie. Najbliższym Zachodem dla nas na Ukrainie jest teraz Polska. I kapłani nam pomagają, i wierni pomagają finansowo, dlatego składamy za to wszelkie zapłać. Bo nasi wierni też wiedzą, że jeżeli biskup coś buduje, kapłan coś buduje, czy siostra zakonna, to na pewno byli za granicą, otrzymali jakąś pomoc. Zatem wszelką pomoc składam zapłać, a równocześnie nasi wierni naprawdę się modlą przed różańcem za tych, którzy im pomagają. Za was się też będą modlić. Starajcie się, moi drodzy, być blisko krzyża, blisko tradycji narodowej, religijnej. Wtedy z Matką Najświętszą dojdziemy do nieba, bo ona tam czeka na nas razem z Synem, Ojcem, Duchem Świętym. Amen.